Cześć wszystkim, witam was moi drodzy kochani serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami 27 odcinek z levelowania nowego konta Fishing Planet. Jak widzicie mam 39, praktycznie zaraz przy was bije 40 level. W poprzednim odcinku robiliśmy zakupy na Delta oraz takie wstępne przygotowania do jesiotrów. Dzisiaj wam pokażę w tym konkretnym odcinku. Skupimy się tylko i wyłącznie na jesiotrach i na szybkim wbijaniu kasy oraz na szybkim wbijaniu expa. Także już przechodzimy, moi drodzy, oczywiście do miejscówki z motorówką i tutaj cały czas będę powtarzał to, co mówiłem w poprzednim odcinku, dlatego między innymi, kochani, wchodziliśmy na 39 levelu na Deltę, ponieważ kupiliśmy najtańszą, najzwyklejszą motorówkę. Dlaczego? Dlatego, że wynajem takiej motorówki tutaj kosztuje 5000. To jest bardzo dużo na dobę w czasie gry, tak? Także jak przedłużacie pobyt i chcecie korzystać, również te 5000 byście musieli płacić i jest to za dużo, żeby wynajmować, nie opłaca się. No jeżeli macie własny kajak, również możecie robić to kajakiem, ja też kajak mam, natomiast uważam, że na kajaku jest to zbyt męczące i tu zbyt dużo czasu będziecie poświęcali z przemieszczaniem się z punktu A do punktu B. Ponieważ w tej metodzie, jest to metoda, bym nazwał ją objazdowa, ale zaraz wszystko zobaczycie. Czyli mamy miejscówkę, moi drodzy, na pomoście. Ja tutaj sobie czas zaraz przewinę, bo mam, jak widzicie, tą metodę już sprawdzoną. 160 kg jesiotra w siatce, przewin czas, przedłużamy pobyt. Zobaczcie, mam jeszcze premkę, także zgarnąłem 6700 expa i 25000 kasy. No, oczywiście w porównaniu ze szczupakami jest to mniej opłacalne, bo na szczupakach spokojnie 30 parę tysięcy się wyciągało. No ale, nie ma tragedii, exp bardzo fajnie wchodzi. Dobra, motorówka odpalona i słuchajcie, płyniemy sobie na lewo. Będziemy łowili oczywiście, moi drodzy, z motorówki. Ja jedyną zmianę, jaką zrobiłem od poprzedniego odcinka, no to po prostu dokupiłem troszkę mocniejszą wędkę, taką do 15 kilo. Oczywiście na spławik, dlatego że tą dziesiątką się strasznie ciężko te jesiotry wyciągało. Nie mówimy tu o żadnych jakby oszukanych metodach. My będziemy, moi drodzy, stosowali tradycyjną metodę łowienia z motorówki. Natomiast tu jeszcze musimy troszkę zahamować. Dobra. Także, kochani, haczyki bezzadziorowe 5-0, sakiewka, ikry. Tutaj sobie przy tej wysepce rzucacie, tutaj wyciągniecie spokojnie dwa jesiotry. Będziemy już od razu, możecie sobie dać luz większy na żyłce, bo będzie wam ta motorówka spływała. Nic nie stanie, jak będzie trochę więcej luzu. Lepiej tak, niż byście mieli ten spławik pociągać. Także mamy dosyć dużo luzu. Od razu powinno coś zacząć się dziać. Jak widzicie, już mamy akcję. Jeżeli się by od razu nie działo, to sprawdźcie też, jaki macie czas. I oczywiście tą całą metodę będziemy robić w nocy, ponieważ w nocy macie darmowe przewijanie. I oczywiście ktoś z was by powiedział, że można przecież by na kotwicy stanąć bliżej i od razu wsadzić tego jesiotra do motorówki. No wiem, że tak można zrobić, ale nie chcę tak robić. Ta metoda, kochani, polega na tym, że jednak mamy się troszkę pobawić. Druga osoba mogłaby powiedzieć, że przecież przy takiej wędce 15-kilogramowej oraz gruntówce 15-kilogramowej, którą mam, mógłbym spokojnie te jesiotry łowić z brzegu. Odpowiedź brzmi tak, dałbym radę. Na 15-kilogramowych wędkach śmiało już można się bawić, natomiast no, wyciąganie takiego jesiotra pewnie by około 10, nawet i 15 minut zajęło. Także to będzie w kolejnym odcinku, też wam to pokażę. Tutaj w tym konkretnym odcinku skupiamy się naprawdę na czasie, żeby jak najszybciej te jesiotry wyciągać, ale w miarę naturalnie, czyli nie wrzucać je od razu do łódki, do motorówki, tak? Bo to jest według mnie no, takie trochę wykorzystywanie mechaniki gry i no i nie chcę tak robić, że wiecie, na 4 czy 5 metrów rzucę i od razu ciach do motorówki. Jak czasem przez przypadek się zdarzy, no to okej, ale generalnie tak jak widzicie, no chwilkę się z tą rybą też pobawimy. Jest to cała frajda, że no jednak jest to jakaś tam zabawa, a nie tylko wiecie, że tutaj będzie trochę więcej zabawy. Tutaj zawsze dosyć duże te jesiotry biorą. Myślę, że ten może poszedł mocno do dna. I dlatego właśnie, kochani, trochę mocniejszą wędkę kupiłem. Tu trzeba też trochę popompować, bo one się mocno tam do dna nam przyklejały na tej 10-kilogramowej wędce i nie było szans po prostu ich wyciągnąć. A tak jest jeszcze szansa, że zobaczcie je. O, wyciągniemy. No, 18 niezbyt fajny, ale niech sobie będzie. Dobra,
Od rówki nie będziemy przestawiali, rzucimy sobie gdzieś tak niedaleko, znowuż markerka. I tutaj w ten sposób, zaczynając, macie za zadanie wyciągnąć dwa jesiotry. Znowu dajemy luz na żyłce, dosyć spory. Jeżeli się przez chwilę nie będzie nic działo, rzucimy kawałek obok. Tu pamiętajcie, że praktycznie raz za razem musi się coś dziać. Tutaj jest metoda, którą wam pokazuję, taką bardzo szybką metodą. Czyli po prostu ładujecie każdego jesiotra, który wam się napatoczy, chociaż w tym przypadku, jak widzieliście, kończyłem nockę, miałem 167 kilo jesiotra w siatce, a po prostu i tak dwa wypuściłem, żeby wpuścić większe, bardziej opłacalne. Sobie to tak po prostu przeliczałem i jeszcze doławiałem, żeby testować po prostu miejscówki. No warunkiem, żeby to miało sens, jest ta siatka 150-kilogramowa, żeby tyle tego jesiotra włożyć, no i żeby maksymalna waga ryby była 25 kg, bo jak złowicie jesiotra 24, spokojnie go do siatki włożycie. A trochę no, słabo by było, gdybyście mieli tą siatkę, że maksymalna waga ryby 20 kg. Dlatego moim zdaniem wcześniej, na wcześniejszym levelu przychodzić tutaj po prostu nie ma sensu, bo same takie, wiecie, łowienie, gdzie tej ryby nie włożycie do siatki, nie da wam kasy, a jednak no, przedłużanie i to wszystko kasy kosztuje, sprzęt też się zużywa, więc no i tym bardziej, że zakiewka ikry też za darmo nie jest, tak? Także no według mnie lepiej mieć tą siatkę 150 kg, maks 25 kg, czyli każdego jesiotra praktycznie do siatki włożycie. No raczej nie złowimy jesiotra powyżej 25 kg, jest to niemożliwe. Chwilę sobie czekamy, jeśli nic się nie będzie działo, to tak jak widzicie przerzucamy. Tutaj spokojnie dwa jesiotry nam powinny od razu wziąć. Na tym spocie, jak dwa złowicie, będziemy płynęli dalej. Oczywiście można tu łowić z gruntu, ale tak jak mówię, tym się zajmiemy w następnym prawdopodobnie odcinku. Pobawimy się trochę z tymi jesiotrami, również z gruntu. Wtedy kupię sobie już wędkę gruntową, taką do 15 kg numer 2, żeby mieć dwie wędki gruntowe i żeby tam na przykład na spławiczek sobie rzucać na karpie. Zobaczymy też, jak karpie tu stoją, aczkolwiek z tego, co się orientowałem, no to ten exp na tych karpiach niestety nie jest jakiś powalający, no w porównaniu ze szczupakami na Michigan jest to słabo. Ale na szczupaki jak najbardziej wrócimy, jeśli chodzi o podreperowanie kasy, wrócimy na pewno z dwoma mocniejszymi wędkami. Także to możecie być pewni, że tam wrócimy. Czekamy, jak widzicie, chwilę, no musi się tu coś dziać. No tam cały czas woda bąbli, no ale to i tak, że sobie bąbli, to nie znaczy, że coś dzieje. Obserwujemy, jeśli się nie dzieje, płyniemy na drugą miejscówkę. Dziś już to opracowałem. Mam taki schemat mniej więcej, ale pamiętajcie, że jest to troszkę też zależne od pogody. Nie zawsze w nocy macie identyczną pogodę. Jak widzicie, jest cisza. Jeszcze dosłownie chwilę poczekam, bo to idziemy teraz na czas. Idziemy na czas. Robimy objazdówkę, mamy dosłownie 4 spoty do zaliczenia, to różnie na danych spotach właśnie się, raz jest tak, że na jednym spocie bez problemu od razu dwie wyciągniesz, dwa jesiotry, raz jest tak jak tutaj na przykład w tej chwili, że za drugim się chwilę trochę dłużej czeka. No i teraz pytanie do ciebie, czy chce ci się czekać, czy nie, no ja już generalnie daję mu dosłownie chwilę, jeżeli się nic nie zadzieje, to po prostu nawet dam chwilę jeszcze luzu większego na żyłce, może to jest też powodem. Poczekamy dosłownie 30 sekund, jeśli się nic nie stanie, lecimy dalej na kolejny spot, bo to jest metoda szybka. Tutaj musicie działać szybko, jeżeli chcecie szybko ten ek zbijać, robiąc takie nocki, zaliczając takie nocki, naprawdę pójdzie wam to szybko, sprawnie i te levele będą leciały. Ja myślę, że siatkę kupię. Nie wiem, czy tą 200-kilogramową na 40 którymś levelu. Możliwe, że tak, bo z tego, co liczyłem w ostatnim odcinku, to się tam no, opłaci. Dobra, wiecie co? Jeszcze sobie szybko przerzucę. Szybko, ostatnia szansa, ale to musi od razu pyknąć. No oczywiście sakiewki ikry, ale haczyki założyłem 5-0, dlatego, że zauważyłem, że na tych siódemkach, czy już tym bardziej dziewiątkach, no oczywiście biorą większe jesiotry, ale większe tak samo biorą na piątkach, ale jest mniej brań ogólnie, nie? To, co widzieliście właśnie w poprzednim odcinku, że tak nie do końca one chciały brać, no to powodem były haczyki. Bezzadziorowe 5-0 spokojnie wystarczą.
Widzicie, cisza jest, powinno od razu coś być. Nie jest powodem napięta żyłka, bo nie jest ona napięta. Coś tam bąbli koło ławika. Nic się nie dzieje. Także jak widzicie, o, w ostatniej chwili, bo już chciałem wyciągać, słuchajcie, już chciałem wyciągać. Jak zadzwoni, no to już wiadomo, że warto tą chwilę poczekać, bo zazwyczaj coś się będzie działo. Jeszcze sobie chwilę poczekajmy i cyk. Dobra, mamy go, okej. Okay. Ale trwało to, jak widzicie, no troszkę dłużej, tak? Między jednym a drugim siotrem trwało to troszkę dłużej. A bardzo dobrze, że nas w tamtą stronę ciągnie, bo właśnie w tamtą stronę mamy teraz płynąć. Także darmowy Uber. No i wychodzi do nas, jesiotrku. Nie w tą stronę, tam. Do przodu masz mnie ciągnąć. Nie zawracaj, halo. No co za gałgan. Tam bardzo dobrze. Tak, super. Bardzo się cieszę, że mnie ciągniesz. Zaoszczędzę paliwo. Paliwo drogie, także... No i to jest według mnie takie łowienie najbardziej, powiedzmy, kompromisowe, tak? Że jednak trochę się pobawisz z tym jesiotrem. Niepotrzebnie tam siatkę mam. No i 20-kilogramowy jesiotr, zobaczcie, 300 kasy, prawie 800 doświadczenia. Myślę, że to sami widzicie, idzie. Dobra, tamtego spota opuszczamy. O, jeszcze byłaby szansa, słuchajcie, że w razie... Jakby ktoś się uparł, no może i trzeciego byście w tej chwili wyciągnęli, ale to jest takie, wiecie, ryzyk fizyk. Ja mam sprawdzoną metodę, że po dwa jesiotry na spot maksymalnie. Tu mamy zaraz drugi spot. Ten od razu powinien pierdyknąć. Przy tej chatce to nie chodzi, jakby, wiecie, ja markerami tu akurat jakiegoś tam 16 kilo złowiłem. Więc te markery, to wiecie, ja sobie tylko tak zaznaczyłem i proponuję wam zrobić dokładnie to samo. Tu nie ma sensu jakichś markerów. Sami sobie po prostu zobaczcie plus minus na wysokości tej chatki i tam sobie rzucacie. To tylko markery właściwie są mi po to, że jak pływam w nocy, żebym widział, gdzie się mam zatrzymać motorówką. I to w zasadzie po to jest mi marker potrzebny. Rzucam różnie, czasem przy markerze, czasem kawałek dalej. To jest, wiecie, to jest tylko takie pokazanie. Chwilę czekamy, już podpłynął jakiś, widzimy go, zobaczcie, jest od razu akcja. To jest naprawdę szybka, fajna metoda, którą no, robiłem na poprzednim koncie, tylko no, w poprzednim odcinku musiałem sobie to po prostu przypomnieć, zajrzeć, co tam robiłem. I zobaczcie, tutaj akurat nam szybko wyszedł. I to piękny 22-kilowy, zobaczcie, jak ładnie. Rzucamy jeszcze raz, aczkolwiek tutaj jest na zasadzie takiej, że raz trafi, raz nie trafi. Więc też bez presji, po prostu rzucamy. Jak się zacznie coś dziać, to... I te sakiewki ikry wydają mi się lepsze od dużych kawałków ryby, dlatego że te sakiewki ikry po prostu się bardziej opłacają. Bo tu musicie przeliczać, jeżeli też chcecie trzepać hajs, żeby kupić sprzęt, to musicie zwrócić uwagę, to jest to, co mówię właściwie od początku tej serii, tak? Bo my tutaj nie wydajemy żadnych pieniędzy, ja tylko jedynie premkę kupiłem tyle, żeby była. I to jakby polecam, natomiast no, nie wydajemy żadnych realnych pieniędzy i no, no, te pieniądze w grze skądś na sprzęt musicie mieć. No jeżeli, widzicie, już jest druga akcja, jeżeli byście na przykład płacili 5000 za każdą dobę za wynajem motorówki, no to według mnie to jest kupa kasy, tak? Jeżeli no, z całego łowiska wyciągniecie 20 koła, no tam nie wyciągniecie więcej niestety niż na szczupakach. Jeżeli przez nockę 20 koła, weźcie pod uwagę, że 2000 chyba kosztuje przedłużenie, no to co, jeszcze 5000 za wynajem, to jakby prawie połowa tego, co zarobicie, byście przepieprzali na wynajem motorówki. Ja przypominam, że motorówkę nie pamiętam, czy za 50000 chyba kupowaliśmy. Także zobaczcie, 10 nocek i jakby zakup motorówki wam się zwróci. To jest tak samo, jak liczyłem, czy jest sens kupować siatkę 200 kilo, bo to raptem są dwa jesiotry więcej, no w porywach 3. No ale patrząc, ile na jesiotrze jest zarobku, wyliczyłem, że no okej, no dwa jesiotry więcej przez dobę w siatce, no dają tyle i tyle więcej kasy i to, że ta siatka się szybko wróci. Także siatkę na pewno, moi drodzy, kupimy, pięknie walczy i to mi się podoba. Ja nie lubię, mówię, takich zbyt łatwych rzeczy. Z brzegu to jest więcej zabawy, no i cyk, mamy drugiego, nieważne, że tam mały. I lecimy dalej. Tu już dalej nie siedzimy. Zobaczcie, kolejna miejscóweczka, bardzo blisko. Pod murkiem. Ja taką objazdówkę sobie robię. Zobaczcie, mamy połowę siatki zapełnione. Odpłyniemy sobie tu. Ja sobie to tak poznaczyłem markerami. Tam tyle, o ile, żeby było po prostu.
No i zobaczcie, jaka szybka, naprawdę szybka akcja. Tu kolega nie rzucał gdzieś? Chyba nie. Ja nie lubię tam ludziom, wiecie, jak ale mam i tak wyłączoną tą misję. Jeden rzut możecie zrobić, no tak mniej więcej właśnie jak kolega rzuca tutaj przy tym pieńku. Tutaj akurat mi będzie spławik leżał, a nie leży mi. Bo miałem, no może za troszkę dalej rzuciłem, no bo tutaj jest generalnie płycej, ale to tym się też nie przejmujcie, jak będzie wam spławik leżeć. To się nic nie dzieje, no jak zacznie bryła brać, no to i tak będziecie widzieli, że bierze. No także to nie musicie mieć, wiecie, specjalnie w tym miejscu gruntu dostosowywać, bo tam ludzie, widziałem, się spinają z tym gruntem, nie wiadomo co i jak. Ja tam się nie spinam, bo tak mnie dziadek zawsze też uczył, w świecie realnym, jak jeździłem dziadkiem na ryby. Czasami się zdarzało, że i spławik lekko leżał i to jak ryba zaczyna brać, to i tak to widzisz, i tak to widzisz. No, chwilę poczekajmy, troszkę chyba dalej rzuciłem, musiałbym bardziej, wiecie co, tak bardziej na prawo rzucić, bardziej tam. O, będzie leżał? Tu już tak prawie trochę leży, no ale dobra, czekajcie, damy mu więcej. Nie leży, okej. Okay. Damy mu więcej, nie, jednak leży, okej. Okay. Ale spoko, damy mu więcej luzu, niech tam sobie ma. Bo niestety, no na delcie jest minus, widzicie, już mamy jesiotra. Bo na delcie jest ten minus, moi drodzy, że no ta motorówka nam spływa, ale no wiadomo, łowimy bez... A no ten to już trochę przesadził z tym wyskokiem i to taki wielki jeszcze. Takich rzeczy generalnie nie lubię, bo to jest właśnie pójście na łatwiznę według mnie, tak? To wam chciałem powiedzieć, że to jest według mnie pójście na łatwiznę. Oczywiście jak jeden tak nam skoczy, to się nic nie stanie, wszystko fajnie, ale generalnie unikajmy takich sytuacji, no bo to nie jest żaden sens zabawy gry, tak? Jeżeli byście tak każdego jesiotra mieli łowić, no okej, szybko wbijecie level, ale czy to będzie dla was fajne łowienie? Czy to wam sprawi przyjemność, moi drodzy? O, i tak się zagadałem z wami, że... Tak się zagadają, kochani, z wami, że aż spłoszyłem jesiotra, no. Ale jestem debil. No nic, to teraz już pewnie w tej miejscówce nam kolejny nie weźmie, no ale spróbujemy mimo wszystko. Motorówkę by trochę trzeba przestawić, myślę. No niestety, troszkę się z wami zagadałem, to tak czasami jest podczas nagrywania odcinków, że troszkę się z wami zagadam, pomyślę o czymś innym, czasem coś zupełnie zrobię. No dobra, przestawmy jeszcze tą motorówkę, albo rzućmy po prostu tutaj. To i tak jest jako jeden spot traktowany, więc raczej jak ma wziąć, to czy tu i tak weźmie. Ale mamy dopiero, zobaczcie, pierwszą godzinę czasu w grze. Jeszcze mamy jeden spot do zaliczenia. I później zmienimy czas. Oczywiście opcja alternatywna jest, że możecie być na jednym spocie i ten czas sobie przesuwać. Nie wiem, mi się ta opcja bardziej podoba. Aczkolwiek, no wiadomo, byłoby fajniej, gdybym miał fajniejszą motorówkę. Czyli na pewno mi by się bardziej podobała ta, powiem, taki pontonowa motorówka, ta gumowa, tak? Ona jest i szybsza, i fajniejsza. Spokojnie jej się na pewno dorobimy czasem. Na pewno. Także nie ma problemu. No i mamy ciszę, także jak widzicie, no tutaj już spłoszyłem tego jesiotra, on jednak był zaliczony jako drugi, ale chcę wam to pokazać, żebyście też sami mieli pewność, że jesiot, który akurat no wam brał, ale jednak go spłoszyliście, no to przez grę niejako też jest zaliczany jako ten, który już wziął. Tutaj pod tym takim pieńkiem na tej wysokości sobie fajnie możecie rzucić. Ja teraz akurat bardziej rzuciłem tutaj w tą wnękę, ale to nie ma większego znaczenia, bo daje zawsze duży luz na żyłce. Ile czekam? Widzicie, no jak dla mnie w tej chwili już tutaj na 99%, że nic nie weźmie. Serio. Obstawiam 99%, że nic nie weźmie. Zobaczcie, będzie cisza totalna, że nie będziemy tutaj czasu marnowali. Muszę bardziej się zastanawiać jednak, co robię, mówiąc do was. Czasem to tak jest ciężko. No i widzicie, cisza. Także tu już nic nie ugramy. To też tak dla waszej informacji, moi drodzy kochani. Nie ma co tutaj czasu marnować. Lecimy na czwartą w sumie, tak? Czwarty spot, czwartą miejscówkę. Ona jest tutaj, moi drodzy. No, to kolega, nie, to koleżanka chyba. Koleżanka. Fajną ma motorówkę.
No i tu macie kolejny spocik fajny, taki moi drodzy, troszkę tak. Dobra. Tego spotu nikt tak naprawdę nie zna, nikt o nim nie wie. Kiedyś przez przypadek odkryłem, łowiąc z brzegu, i to też chciałem chyba tu karpie łowić. Pamiętam, że to no, mięso szczerzuji, bo to jest taka przynęta, na którą złapiesz i karpia, i jak się okazuje, również jesiotra. Poczekajmy, jak się nic nie będzie działo, to oczywiście wracamy na miejscówkę, z której przypłynęliśmy. No i co zrobimy? Oczywiście, moi drodzy, przesuniemy sobie czas, bo mamy tak naprawdę do złowienia po 50 kilo jesiotra, no to tak naprawdę mogą być 2-3 jesiotry, bardziej koło 3, myślę, że jest szansa. Jak widzicie, nic się nie dzieje, także nie chce mi się tu czekać, ale biorą dwa bez problemu, jesteście w stanie tu złowić. Ale teraz mi się nie chce tutaj siedzieć. Czyli co robimy? Przesuwamy, kochani, czas. Ale jak widzicie, mamy nockę taką trochę słabą, więc już a te dwa jesiotry to już przewińmy porządnie, żeby nie było ryzyka, że nam nie bierze. W tym czasie oczywiście, co wykres nie jest korzystny, też w przypadku jesiotrów też bez problemu złowicie, ale prędzej jednego na spot, ale to też od razu mówię, że złowicie, tylko trochę dłużej musicie gdzieś tam poczekać, aż coś skubnie. Więc jeżeli chcecie to zrobić po prostu szybko, fajnie, no to ta metoda moim zdaniem jest najlepsza. No jak widzicie, 20 minut i mamy siatkę pełną, i to tak jeszcze ja to robię na spokojnie, widzicie, bez żadnego spinania się, bez żadnego jakiegoś pośpiechu. Rozmawiam sobie z wami na luzie, moi drodzy. Proszę bardzo, jutro oczywiście, znaczy jutro, no jutro będzie odcinek, ale w następnym odcinku zajmiemy się, moi drodzy, karpiami. Również tutaj na delcie, które połowimy właśnie z brzegu, no i na pewno zajmiemy się też jeszcze w kolejnym odcinku jesiotrami już na mocniejszych wędkach. Także plan, o widzicie, już mamy od razu branie. Także plan na następny odcinek to są karpie z brzegu na wędkach takich do 15 kg, gdzie no oczywiście będzie to też trochę zabawy, bo no znowu to, czego nie lubię. No ale dobra, niech będzie, nie narzekajmy, kochani. Nie polecam robienia czegoś takiego, no bo jak widzicie, no level tak wbijecie szybko, tylko moje pytanie brzmi, czy będziecie czuli z tego satysfakcję. Ja generalnie się wkurzam, jak mi się tak dzieje, wolę się trochę pobawić, chociaż chwilę z tym jesiotrem, no bo to jest jednak fajna gra, fajna zabawa, nie wiecie, no oszukiwanie. Ja generalnie nawet nie rozumiem kupowania jakichś tych pakietów, czegoś, słuchajcie, to naprawdę to nie jest naprawdę do niczego potrzebne, te wędki wszystkie możecie mieć za pieniądze po prostu w grze, które gdzieś tam zarobicie, levelując czy łowiąc ryby, a z tego jest o wiele większa frajda. Premium rozumiem jak najbardziej, sam tą premkę teraz kupiłem, żeby twórców gry docenić, skoro jednak nagrywam dla was odcinki, korzystam z tego, uważam, że tak po prostu trzeba i tak wypada. I zresztą będzie miło, jak również ty docenisz mnie, zostawiając łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, udostępniając, polecając znajomym tę serię z levelowania konta, pisząc zawsze komuś, że takie poradniki są, będzie mi bardzo miło. Też będzie to forma docenienia, w której ty korzystasz. Ja również skorzystam, zostanę doceniony, czyli sytuacja win to win, gdzie obie strony korzystają. Tutaj mamy miejscówkę, gdzie zawsze biorą dwa. Tylko kwestia, kiedy ten drugi uderzy, nie? To jest taka miejscówka, słuchajcie, że do trzech to spokojnie nawet złowicie. Tylko kwestia po prostu, wiecie, cierpliwości, no nawet jakbyście z brzegu łowili, to no, jak widzicie, no to spławik spływa, no, ale nawet wędka gruntowa niestety mimo ciężarków też będzie spływała, więc no co jakiś czas będzie trzeba je przerzucać. Według mnie ta wersja z wyłowieniem z gruntu jesiotrów jest powiedziałbym trochę bardziej upierdliwa, ale to spokojnie pokażę wam to też. No bo przyszliśmy na tą deltę sam Jacqueline, czekolwiek to się czyta, no to troszkę na niej posiedzimy, troszkę na niej pokażę wam. Ale tak jak mówię, na pewno jak będzie już mocniejszy sprzęt, wrócimy sobie na szczupaki na Michigan, żeby po prostu też nafarmić trochę kasy.
Expa pewnie będzie o wiele mniej na tych mocniejszych wędkach, ale będziemy polowali na naprawdę wielkie okazy, na same medalowe, na same unikaty, na dużych haczykach. I oczywiście też możemy zrobić test takiego objazdu po tych miejscówkach, słuchajcie, z większymi haczykami, ale ja to robiłem w poprzednim odcinku. Jak widzicie, o wiele te brania były rzadsze, dłużej się czekało, dziwiłem się, czemu tak nie chcą ładnie brać. No i znowu wyjeżdża. No dobra, już nie będę go puszczał. A tak daleko stanąłem. No tylko tutaj akurat to jest norma, że one tak wyjeżdżają, bo nawet jakbyście z gruntu łowili, to też wyjeżdżają. Dobra. I został nam jeden jesiotr do złowienia. I teraz uwaga. Zrobimy, kochani, taki myk, machnią, że jeśli oczywiście złowimy fajnego jesiotra... A, no tylko tyle, to chyba aż nie wypuścimy. Zobaczymy, bo to w tej siatce jest tak na styk akurat. Także mamy na styk w siatce, więc to tak niekoniecznie, bo ja bym był za tym, że jakby naprawdę fajny, fajny, to go zatrzymujemy, a średniego po prostu wypuścimy i że tylko to exp wejdzie i z wami wbije, widzicie, 40 level. Dobra, widzicie, to się jakby po zmianie czasu jakby, no, sytuacja zapętlona, tak? Sytuacja zapętlona, wracamy znowu tutaj, cyk. Dajemy tradycyjnie luz na żyłce, dosyć spory dajmy, żeby nam teraz ten jesiotr od razu nie wyskoczył. Bo łódka i tak sobie troszeczkę płynie. Chwilę czekamy, no i ostatni jesiotr i wbijamy 40. O, już go mamy, zobaczcie, już przypłynął. To jest bardzo szybka akcja. To jest naprawdę bardzo szybka akcja, tylko mówię, nie robię tego tak, jak żeby mi te jesiotry wyskakiwały z wody. Na szczęście ten nie wyskoczył. Bo w ten sposób, że one wyskakują wam z wody, to i byście mogli to zrobić, kurczę, 10 razy szybciej. Tylko tak jak mówię, kwestia, czy czulibyście się z tym fajnie, czy to jest dla was, no bo to jest, gra ma być zabawą, a nie jakąś spiną o to, żeby, kurczę, za wszelką cenę levele wbijać. Ja się po prostu tym bawię, mam nadzieję, że wy też. Jest to po prostu świetna zabawa, fajnie spędzony czas, relaks. Także też nie rozumiem, tu często widać gdzieś na tych czatach ludzie, kurczę, się spinają, jeden do drugiego, jakieś pierdoły. Ludzie, kochani, uśmiech, w życiu uśmiech jest bardzo ważny. Przechodzimy na rybki, się wychilloutować, zrelaksować, to jest tylko gra. To nie, nikt nie jest lepszy, że ktoś kupił sobie jakieś DLC czy coś, to taka osoba nie jest lepsza od tej, która nic nie kupiła. No, taka jest prawda, moi drodzy, bo często tutaj się ludzie czują lepsi, bo kurczę, na niskim levelu, gdzieś tam wchodzą. Widzieliście, no na tą deltę też mogliśmy wejść na tym 34 levelu, ale to nie miało najmniejszego sensu. A co ja mam za własne ciężko zarobione pieniądze, których no nie mam jakoś tam super dużo, siatkę w grze kupować, żeby wchodzić na deltę? No nie. Poczekaliśmy do 30 tam chyba 8 czy 9, już dokładnie nie pamiętam, na którym levelu weszliśmy na deltę. W tym poprzednim odcinku macie to pokazane. Wszystko wam na bieżąco pokazuję. No i zobaczcie, no i wbiliśmy ten level. Tu jak widzicie, nam trochę dłużej ten jesiotr zajmuje, ale jest to zabawa, tak? Jest to fajna zabawa, ja się z tym fajnie bawię. No teraz nam wyjechał, ale trochę się pobawiliśmy. 17 kilo, straszny maluszek, ale ja zrobię tak, moi drodzy, ja go zatrzymam. Mamy chyba siatkę tą porządną. O, motorówkę, tylko na motorówkę nas jeszcze nie stać, to od razu wam mówię. Chciałbym tą motorówkę właśnie gumową, bo ona jest szybsza, ona jest lepsza, ale moi drodzy, nas prawdopodobnie na nią nie stać. Jeszcze sobie jednego jesiotra wyciągnę, jeśli będzie jakiś większy, to go wezmę do siatki zamiast tamtego. A jeśli będzie mniejszy, to po prostu będzie z tego exp. Chcę też, żebyście zobaczyli, jak ten pasek postępu teraz na nowym levelu 40 będzie się przesuwał. Tylko tutaj z tą miejscówką też jest tak, że raz jedna za drugą bierze, raz nie. To jest takie, wiecie, takie też... Jejne, nie musicie równo w marker rzucać, bo marker to jest tylko jakby pokazanie, wiecie, miejscówki plus minus. Wiecie, bo tu gdzieś miałem jeszcze ten drugi. A to możemy podpłynąć nawet na następny spot. Przerzucić trochę, bo to ten spławik nam i tak spłynie. No i to będzie ta metoda, kochani, w tym odcinku, którą chciałem wam pokazać. Zademonstrować, jak możecie naprawdę fajnie w ciągu jednej nocki zarobić, zresztą wyniki zaraz wam pokażę, ale chcę, żeby exp był wyższy, żeby tą jedną rybę więcej złowić niż siatka może pomieścić. Prawdopodobnie, ale to jeszcze dowiecie się w następnym odcinku, jaką decyzję podjąłem. Bo być może zrobię to w ogóle w odcinku.
Prawdopodobnie jest duża szansa, że wyjdę po prostu z łowiska. Kupię sobie tą siatkę 200-kilogramową po to, żeby te dwa jesiotry więcej wkładać, bo to i tak nam się zwróci. Być może przygotuję się już na łowienie z gruntu, czyli kupię drugą wędkę gruntową, taką do 15 kilo, 16, zobaczymy. Czyli na dwie gruntówki wtedy będę łowić na jesiotry, ale czasem będę też zmieniać na karpie i tutaj się trochę pobawimy. Także taki sprzęt bym sobie już przygotował i wtedy już jak wejdę na tą deltę, to z niej tak szybko wychodzić nie będę. Widzicie, właśnie to jest to, co mówiłem, nie zawsze to jest tak, że na danym spocie one od razu biorą, więc skoro widzimy, że nie bierze, nie mamy na to żadnej presji kompletnie, płyniemy z powrotem znowu tutaj. Widzę, że widzicie, kolega robi dokładnie, prawdopodobnie to to samo, co nie, to koleżanka jakaś, Kobu? Nie wiem, ja wam powiem szczerze, że czasem w tym Fishing Planet się gubię, nie? Wygląda jak kobieta, nikt męski, często faceci mają, kurczę, postać kobiety, ja tego nie rozumiem, ale dobra, jestem tolerancyjny, niech tam sobie każdy będzie jaki jest, jestem tolerancyjnym człowiekiem. Dobra. Ostatnia rybka dla widza, po to, żeby wam pokazać do wyników, dlaczego to jest takie ważne, że jeszcze tam tą jedną złowię, bo chodzi tutaj o podbicie expa. Wiadomo, że jej raczej nie zatrzymam, no chyba, że 20 parę kilo by było. To jak najbardziej tak, zamiast tej 17 bym wrzucił. Zamiast tej 17, którą przed chwilą wyciągnęliśmy, bym wrzucił tą konkretniejszą, jak najbardziej tak. Tylko wydaje mi się, że trochę dalej muszę chyba dalej od siebie rzucić, a bliżej tego drewnianego pala. Mam takie jakieś dziwne wrażenie, że troszkę... O! Luz nawet na żyłce. Lekki. I chwilkę sobie dajmy. I zobaczymy. Mi się wydaje, że to jest metoda ok. No, każdy ma swoją metodę. Możecie podzielić się w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona metoda. No i mamy rybkę. Ja uważam, że ona jest ok. Chociaż na dłuższą metę, no nie wiem, 10 takich kursów mogę zrobić i przypuszczam, że to też będzie nudne. I prawdopodobnie, moi drodzy, tak zrobię. Spędzę 10 dni na łowisku, gdzie zrobię takie kursy, żeby się naekspić. A później, kochani, raczej już będę łowił te jesiotry. Już będę raczej je łowił z brzegu. Widzicie, fajnie, że mi od razu nie wyskoczył, że jest troszkę tej zabawy. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Troszkę się tam, widzicie, pobawić, a nie, że od razu wyskakuje. 19. No 19 na pewno lepsza niż... Tylko widzicie, to też musicie zwracać uwagę, bo nie zawsze... No 200 będziemy mieli więcej kasy, ale okej, niech będzie. Dobra. No to cóż, moi drodzy, czekajcie, ja tu się usunę tej koleżance, bo jej trochę przeszkadzam. Więc jej się usunę. Ja oczywiście będę dobę przesuwał, ale to zrobię już z wami. Na zakończenie tutaj się przesunę, nie chciałem koleżance przeszkadzać. Pozdrawiam w ogóle wszystkich oglądających, kolegów, koleżanki z łowiska. Współpracujmy razem, pomagajmy sobie, bądźmy do siebie mili, życzliwi, to nic, moi drodzy, nie kosztuje, a czasem naprawdę. A jeszcze sobie wam zobaczymy, czy na tym spocie od razu będzie branie, bo ostatnio nie było, więc chcę sprawdzić razem z wami. Ale tak jak mówię, bądźmy do siebie, słuchajcie, mili, życzliwi, to naprawdę nic nie kosztuje. Czasem dać uśmiech drugiej osobie też niewiele kosztuje. Sami z tym będziemy czuli się naprawdę fajnie. Pomagajmy sobie, nie śmiejmy się, jak ktoś czegoś nie wie. I tak samo kieruję do was, jakiekolwiek macie pytania, niezależnie jak one są głupie, ale nie są one żartem oczywiście, śmiało. Też pożartować bardzo lubię, ale niekoniecznie będę to nagrywał, tak? I jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, nie ma głupich pytań, są podobno tylko głupie odpowiedzi. Piszcie, co byście chcieli wiedzieć, na przykład w tym konkretnym przypadku, na przykładzie delty. Ta miejscówka, jak widzicie, ten spot jest taki troszkę chwiejny, to znaczy... Ja mam takie dziwne wrażenie, że on jest w jakiś sposób połączony z tamtym poprzednim, bo jeżeli tam są brania, to tu nie ma, albo odwrotnie. Jak na przykład przypływałem najpierw tu były brania, tam niekoniecznie. No i tak albo się dłużej czekało, a czas mamy jak najbardziej dobry i dlatego zostałem, żeby wam to jeszcze tutaj pokazać na zakończenie i pokażę wam całe podsumowanie naszej nocki. Także ja... Nie wiem, może jeszcze dwie doby posiedzę tu i w ten sposób połowie, może trzy, może do 10 dnia.
Jak już będę 10 dnia, to na pewno będzie mi szkoda wychodzić z łowiska, bo chciałbym te 30 dni pod rząd tu spędzić. Więc jeżeli miałbym wyjść, to maksymalnie 5 dnia, zaliczając tą misję. Zrobić zakupy, przygotować się już na gruntowe łowienie karpi. Na karpie mam kilka miejscówek. Raczej tutaj się w zanęty nie będziemy bawić na tym etapie, bo po prostu nas na to nie stać. Te zanęty są drogie strasznie. Więc na tym momencie, gdzie ekspimy kasę, no to po prostu będziemy w następnych odcinkach z Delty. Co was na pewno czeka? Na pewno czeka was alternatywna wersja łowienia jesiotrów. Właśnie z gruntu, ale już mówię, na wędkach takich około 15 kilo. To się dowiecie w tamtym odcinku. Łowienie karpi. Myślę, że również z gruntu, bo nie wiem, czy jest sens taką objazdówkę robić motorówką i łowić karpie po spotach. Wydaje mi się to takim średnim pomysłem, powiem szczerze. Nie wiem, jakoś tak, no chyba, żebym sobie amulet, słuchajcie, bym sobie, znaczy kotwicę bym sobie może zarzucił i może bym łowił te karpie na spotach w ten sposób. To możemy zrobić taką opcję, że łowienie karpi właśnie z motorówki. No i zobaczymy, co tam jeszcze wymyślę. No na pewno łapanie potwora na delcie, no ale też będę troszkę mądrzejszy niż w odcinku ze Saint Croxa, ze szczupaków. I na pewno już, jak będę miał łapać potwora, to będę na to nagrywał odcinek, bo w Saint Croxie zrobiłem taki manewr, słuchajcie, że niestety nie ma nagrania z łapania potwora, bo go złapałem zupełnie przez przypadek, gdzie go nie chciałem złapać, bo nie miałem w ogóle OBS-a włączonego, także no cóż, życie. Życie jak w Madrycie. Ale spoko, mamy łapanie akurat tamtego potwora pokazane w innym nagraniu, więc jest git. Nie wiem, jak widzicie, no nic się nie dzieje, także też nie czekamy, bo to nie ma sensu. Ja mam taką zasadę, że tutaj robimy to czasowo. Także zobaczcie, aha, no nie, no musimy czas przewinąć, żebyście wy to, moi drodzy kochani, widzieli. A sobie przewinę nockę, to sobie przesunę, jak tam leci. Przedłuż pobyt, no zobaczcie, 2000 przedłużenie. O, pięknie, teraz jest okej wynik. 6000 expa, 25000 kasy, gdzie na szczupakach gdzieś tak 35000 miałem. No czyli powiedzmy, że jest to, moi drodzy, akceptowalne. A jako zapowiedź, w sumie niepotrzebnie może przedłużyłem, ale dobra, mniejsza o to. Jako zapowiedź, moi drodzy, już 100 tysięcy, za mało troszeczkę. Okej, okay, słuchajcie, jak jest tam około 30 tysięcy, to ja sobie dwie nocki tutaj zaliczę. W ten sam sposób, jaki pokazałem wam w poradniku, dobiję do 5 dnia, wtedy wyjdę. Będzie trochę więcej kasiorki, około 150 tysięcy i zrobimy zakupy, jakie trzeba. Także widzimy się już jutro o godzinie 16. Pamiętajcie, każdego dnia teraz codziennie ta seria zlewelowania konta wlatuje codziennie o 16. Także do zobaczenia, moi drodzy. Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Komentarz będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się, cześć.